Plac Cyryla Ratajskiego dla kierowców przestał być rondem. Teraz to zbiór skrzyżowań równorzędnych. Oznacza to, że pierwszeństwo przejazdu mają kierowcy nadjeżdżający z prawej strony. Do tej pory było zupełnie na odwrót. Celem utrzymania liczby miejsc postojowych na placu zapadła decyzja o wprowadzeniu skrzyżowań równorzędnych, czyli podzieleniu całego placu jakby na zespół skrzyżowań. No, teoretycznie nie powinno wyznaczać się miejsc postojowych na skrzyżowaniu. W niedalekim sąsiedztwie placu Ratajskiego, na ulicy Libelta przy urzędzie, zmienił się sposób parkowania samochodów. Pojazdy zamiast na chodniku stoją teraz na jezdni. Chodniki na tej ulicy nie miały normatywnej szerokości. Ta szerokość była mniejsza od 2 metrów. Natomiast sama ulica jest dość szeroka, w związku z czym była możliwość, żeby te samochody parkujące pierwotnie na chodnikach przesunąć na jezdnię. Pojawiły się także dodatkowe słupki, co nie wszystkim się podoba. To, na co mieszkańcy zwracają uwagę, mieszkańcy poznaniacy, to spora liczba słupków, które pojawiły się w centrum. Są oczywiście kontrowersyjne, ale z punktu widzenia równego dostępu do przestrzeni publicznej dla wszystkich, nie tylko dla kierowców, są niestety pożądane. Zmieniła się także ulica Kościuszki, która jest rowerową obwodnicą centrum. Tu największym problemem był odcinek przy Starym Browarze. W tym miejscu był chodnik, który przecinał właściwie 2 ciągi rowerowe i no tam istniała konieczność przeprowadzenia roweru na długości około 70 metrów. Dlatego też no, zapadła decyzja o zwężeniu jezdni i oddaniu części jej szerokości rowerzystom. Ale w czasie pandemii wprowadzono kontrapas dla rowerzystów kosztem 1 pasa jezdni dla kierowców, co chwalą sobie rowerzyści. To jest przywracanie normalności, ale to jest też coś, co przyniosło od razu efekty. Ruch rowerowy na tej drodze rowerowej, tymczasowej drodze rowerowej, od razu bardzo mocno wzrósł. Ponadto z raportu firmy TomTom wynika, że w Poznaniu jest znacznie mniej korków mimo prowadzonych inwestycji, czym pochwalił się w mediach społecznościowych prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Utrzymanie tego pozytywnego trendu zapewnić może tylko konsekwentna polityka parkingowa oraz dalszy rozwój transportu publicznego i rowerowego. Celem jest zmniejszenie wciąż zbyt dużej liczby aut w stosunku do pojemności miasta. Na poprawę sytuacji wpływ ma także sama pandemia, bo przez to ruch samochodowy zmniejszył się na całym świecie. Mateusz Mękina, Puls Dnia.